Generał Ebdachi rozpoczął inwazję Lyrii i Rivii od aroganckich roszczeń wobec Mewe. Nilfgaardczyk mógł sobie pozwolić na zuchwalstwo, był pewien szybkiego i całkowitego zwycięstwa. Ale ledwie parę miesięcy później to on otrzymał ultimatum, sygnowane przez samego cesarza Emhyrafar Emrejsa. Jego treść była zwięzła i nie pozostawiała pola do interpretacji. Po śmierci generała Ebdachiego nilfgaardzka armia pogrążyła się w chaosie. Zjednoczeni królowie północy wykorzystali zamieszanie i uderzyli, odnosząc walne zwycięstwo. Żołnierze wiwatowali na cześć swoich władców, a zwłaszcza władczyni. Mewe dokonała niemożliwego. Dzięki jej bohaterstwu i determinacji inwazja Nilfgaardu zakończyła się klęską. Królowa rządziła potem jeszcze długie lata. Surowo, ale zawsze sprawiedliwie. Czyli to baba obroniła północ przed czarnymi. Można tak to ująć. Ale heca! No, a znalazła sobie potem jakiego chłopa? Daj już spokój, całą noc gada. Koniec historii. Musimy odpocząć przed jutrem. Tak, zwłaszcza, że przed nami jeszcze daleka droga. Pewno ci już w gardle zaschło. No ale weź jeszcze powiedz, co się z nimi stało? Z Reynardem, Gasconem? W dwóch słowach chociaż. Ech, niech już będzie. Zacznijmy od Wilema. Mewe nie wybaczyła mu zdrady. Wtrącony do lochu, podupadł na zdrowiu i wkrótce zmarł. Pochowano go po cichu, bez przemów i honorów, w sarkofagu pozbawionym zdobień. Reynarda pochowano na twierdzy w Rivii, w zamkowej kaplicy pośród książąt i królów, gdzie żegnały go zastępy wiernych żołnierzy. Na sarkofagu zawsze leżały świeże kwiaty. A kto je tam przynosił? Myślę, że wiecie. Gascon osiadł w Rivii, gdzie wiódł stateczne życie przystające jego nowemu tytułowi. Nosił dublet z kryzą, doglądał pól, bywał na bankietach. Aż którejś nocy przepadł bez śladu, razem z ulubionym koniem i łukiem. W Nilfgaardzie wieści o klęsce przyjęto z niedowierzaniem. Powracający z frontu cesarscy żołnierze opowiadali o okrutnej królowej z Lyrii, mordującej jeńców, łamiącej święte prawa. Nadali jej przydomek Gweldet, żądna krwi. Po tym jak Skojatel wycofały się z Królestw Północy, elfy i krasnoludy nie miały wyboru. Wyszły z lasów, wróciły do ludzkich miast. Żyły w ciągłym strachu, świadome, że kolejny krwawy pogrom nadejdzie prędzej czy później. A Mewe? No, tak jak mówiłem, rządziła żelazną ręką. Zawsze sama, zacięta, gasząca sprzeciw władczym gestem. Poddani ją kochali bez dwóch zdań, ale oddychali z ulgą, kiedy odwracała od nich wzrok. A teraz, jeśli pozwolisz... Jasne. Dam ci już spokój, odpocznij sobie. I do następnego.